a mój kolega ma taki superowy. O tak, mój rower jest najlepszy, jestem taki szybki. Ale on nie wie, że tak naprawdę ja też mam super rower. I on jest 100 razy szybszy od rowera mojego kolegi. Może nawet tak latać i przechodzić wszystkie przeszkody bez problemu. Ale ja dzisiaj będę udawać, że jestem nobem i nie potrafię jeździć. A na końcu pokażę mu mój super rower. Wow, Luczek, ale ty dobrze jeździsz. O tak, Pipek, a ty masz taki słaby ten rower, nie mogę. Dobra, patrz to, jak ja szybko lecę. Co to jest? Twój rower naprawdę jest bardzo szybki, ale nie śmiej się ze mnie, ja dopiero zaczynam, okej? Mój rower nie jest taki dobry jak twój. No właśnie, ty jesteś lamusem, nigdy nie będziesz mieć lepszego rowera, ha, ha, ha. Co ty mówisz? Nieprawda, ja też będę mógł mieć naprawdę mega mocny rower, tylko ja po prostu nie jestem taki dobry jak ty, no nie. Ty, Pipek, tak wolno jeździsz, dawaj, może się pościgamy. No dobra, tylko ja dopiero co zacząłem, jesteś gotowy? Startujemy, wow, lecę! O tak, ale jestem szybki, ja to tak szybko przeleciałem. No nie, jaki Luczek, ty jesteś szybciutki, ja też taki chcę być, mogę pożyczyć twój rower? Nie ma mowy, Leszczu, to jest tylko rower dla kozaków, a teraz nara! Co? Jak to? Patrzcie, jaki Luczek ma super rower! On już leci tak daleko, ale czekajcie, to jest teraz idealny pomysł, żeby wziąć mój super rower! I teraz możemy przejechać dosłownie wszystko bez problemu! Wow, widzicie to? Ja nawet nie dotykam ziemi, ten rower jest, ała, za mocny, ale niestety nie jestem nieśmiertelny. Też muszę uważać na te przeszkody, chociaż mogę wszystko omijać bokiem. Pipek, gdzie ty jesteś? Ja jestem tak daleko, ty jesteś mega w tyle. No nie wiem, ja już jestem na 20% i czekaj, teraz jestem aż na 33%, zaraz to przejdę. No Pipek, jak to? Ty mnie wyprzedziłeś? Ja cię nie widziałem. O nie, faktycznie, to jest zbyt podejrzane i ja tam widzę oddali Luczka, musimy zmienić mój rower na gorszy. Pipek, już jestem bardzo blisko, gdzie jesteś? O nie, ja muszę w takim razie szybko zamienić ten rower na mega słaby i teraz patrzcie na mnie, jestem takim słabiakiem, Luczek, co tam? Ja jestem już bardzo blisko, patrz to, jestem też na 30%, ej, chwilę, widziałem cię, ty jesteś już tutaj, jak to? No widzisz, Luczek, po prostu bardzo dobrze jeżdżę, pomimo tego, że mam taki słaby rower, a ty serio nie możesz mnie prześcignąć, ty masz przecież 100 razy lepszy. Ha, ty spadłeś na dół, ty jesteś takim nubem, tylko nie wiem, jak ty się dostałeś tak szybko. No co ty mówisz? Ja normalnie po prostu lepiej steruję rowerem od ciebie. Widzisz, jak ja szybko jeżdżę? Wow! Ej, w sumie może faktycznie raz albo dwa razy nawet się wywaliłem. To w sumie tak mnie dogoniłeś. No widzisz, bo ja jestem bardzo dobry, a ty mega słaby. Spróbuj mnie przegonić jeszcze raz. Uwaga, lecimy! Dobra, Pipek, wiesz co? Spotkamy się na końcu. Będę pierwszy. Patrz to, teraz na pewno nie dednę. Ja nie mogę. Serio, patrzcie, ale Luczek zasuwa. Jest naprawdę szybki. My musimy w takim razie zmienić szybciutko nasz rower na odrobinkę lepszy. Ha, Pipek, patrz to, ja już jestem prawie na końcu. Co? Jak to? Chwila, dobra, musimy go dogonić i znaleźć Luczka. Zaraz go na pewno gdzieś tutaj zobaczymy. O, patrzcie na niego, widzę go. O tak, Luczek, chyba jesteś na 50%. Dobrze ci idzie. No tak, Pipek, tak, zasuwam, nawet nie wiesz. Ty jesteś pewnie gdzieś w tyle. No jasne, że tak. O matko, mój rower jest taki słaby. Ale tak naprawdę, patrzcie, my cały czas widzimy, co robi Luczek. On zasuwa, naprawdę jest szybki. Ale ja mogę być szybszy. I uwaga, przelatuję. Ej, Pipek, coś widziałem w powietrzu. To byłeś ty, czy to ktoś ma taki koks rower? Nie, nieprawda, ja nie widziałem żadnego koks roweru. Ja jestem dopiero na początku, na 70%. A ty? Nie, czekaj, ty chyba żartujesz, to jest niemożliwe. No serio, patrz, jak ja jadę moim super rowerem. Ty jesteś gdzieś w tyle. Uwaga, szybko, bo zaraz będę na mecie. Nie, dobra, ty chyba jakoś używasz haków, bo ja nie wiem, jak ty tak szybko przelatujesz. Co ty mówisz? Nieprawda, ja normalnie używam mojego mega słabego rowerka i patrz, jestem już prawie na końcu. To jak to na końcu? Ja jestem na 70% dopiero. No nie mogę, chyba kogoś tutaj widzę. O nie, to jest Luczek, on jest bardzo blisko. Dobra, będziemy musieli w takim razie zamienić na nasz bardzo słaby rower. Dobra, Pipek, ja już jestem bardzo blisko końcówki, nie ma opcji, że ty tam jesteś. Ja też jestem na końcu, 95% i lecę moim najsłabszym rowerem. Musiałem go zamienić, bo Luczek by się zorientował, ale on serio jest taki słaby, ja nie wiem, jak ja to przechodzę. Chwileczkę, ja cię widzę, Pipek, ty jesteś na końcu, ej, to jest nielegalne, nie jedź tak. Proszę, nie, nie doganiaj mnie, o, Luczek jest tuż za mną, ale ja jestem bliżej i uwaga, zaraz jesteśmy na końcu i jestem, ała, nie,
nie, jednak uderzyła mnie ta głupia kula. Nie, Pimpek, ty naprawdę jesteś tam na końcu. Dobra, muszę być pierwszy od ciebie. Nieprawda, bo ja będę pierwszy i uwaga, wow. Co? Zaraz ty mnie prześcigłeś. Pimpek, jakim cudem ja to wygrałem, a ty byłeś tak bardzo daleko? To jest mega podejrzane. No co ty mówisz? Ja po prostu mam taki słaby rower. Ty chyba po prostu nie potrafisz nim jeździć, skoro ja z takim słabym rowerem jestem prawie tak samo szybki jak ty. No dobra, Pimpek, to sprawdźmy, jak poradzisz sobie na trudniejszym torze przeszkód. Tutaj na pewno sobie nie poradzisz. Patrz to, ja lecę. Wow, co to jest? No nie, a ja mam taki słaby rower. Ej, ja nawet nie przeskoczę tej pierwszej przeszkody. No właśnie, tutaj jest bardzo ciężko i twój rowerek nie będzie taki fajny. No ja nie mogę, co ty mi wybrałeś z twoim rowerem? To jest takie proste, a mój jest taki słaby, wolny. I w ogóle to są takie pięści. Nie, ja tego nie przeskoczę. Ała! Haha, Pimpek, ja już jestem na 15%, zaraz to wygram. Co? Naprawdę? O nie, Luczek jest bardzo daleko. My w takim razie szybko zamieńmy na ten lepszy rowerek. No i to ja rozumiem. Możemy teraz lecieć mega do przodu. Tylko uważajmy, żeby Luczek nie zobaczył nas na tym mega super rowerze, bo to może się wtedy bardzo źle dla nas skończyć. Ale jak na razie ten poziom jest taki prosty. Dlaczego ja nie mogę cały czas używać tego rowera? Wiesz co, dam ci fory. Poczekam na ciebie na 26%. No nie, Luczek już tutaj jest. Dobra, wiecie co? My w takim razie zamieńmy ten rower na coś takiego słabego i musimy sobie teraz poradzić, ale zaraz nie, to pod nami znika. Ła, mój rower jest taki słaby. Tak, Pimpek, ej, doszedłeś. Ej, serio, ten rower chyba daje radę. Może ja też się przesiądę na taki, co? Nie, no co ty mówisz? Ja po prostu, no nie wiem, chyba mi bardzo dobrze idzie. Zresztą sam widzisz, że prawie cię prześcigam. O, nie dam ci wygrać. Chodź tutaj, teraz na pewno to wygram. Dobra, Pimpek, to ja będę jechał z tobą. Tak, będę cię miał na oku. Zobaczę, jak ty jeździsz. Co? Jak to? Ale nie, nie musisz tego robić. Przecież ty jesteś szybszy. Dlaczego chcesz mnie sprawdzić? Chcę zobaczyć, jak ty tak szybko jeździsz. No jak szybko? Ja jeżdżę normalnie. O, Luczek cały czas na mnie się patrzy. To będzie mega zły pomysł, a ja mam problem z pokonaniem tej przeszkody. Dobra, wiesz co, Pimpek, mi się nie chce na ciebie czekać. Nara, labusie, ja lecę dalej. Ojeju, ale mam farta. Gdyby Luczek tutaj poczekał, to niestety, ale wydaje mi się, że nasz prank mógłby się nie udać. A teraz zamienimy szybciutko nasz rowerek na ten lepszy. I proszę bardzo, teraz mogę jeździć. I widzę nawet tutaj Luczka z boku. Co on robi? Ma taki słaby rower. Nie udaje mi się tak bardzo, a chcę prześcignąć Pipka. Ja nie mogę, jak on tak szybko leci? Słyszycie go? Nie wierzę w to. Ja dobra, wyprzedzę go tak mega mocno. Może tak o tutaj, na 40% jesteśmy. Zaraz my to przejdziemy. Ej, a może w ogóle spotkamy się na końcu? Co wy na to? Ale Luczek będzie zdziwiony, jak ja to teraz wszystko przejdę. Pimpek, nie uda ci się przejść dalej, bo tu jest mega ciężko. Nawet ja mam problemy, wiesz? Masz rację. Jeju, tutaj jest tyle przeszkód. Jest bardzo trudno. Mój słaby rower chyba nie daje rady. Jestem na 60%. Jak to na 60? Nawet mnie tam nie ma. To jest niemożliwe. Ty oszukujesz. Ja się tak staram i zaraz chyba skończę ten tor. Jak to skończysz? Ej, Pimpek, chwilę. Coś mi tutaj śmierdzi i to nie jestem ja. Wydaje mi się, że ty coś kombinujesz. Jak to? Nie, nieprawda. Nic takiego nie ma. No po prostu ja mam naprawdę mocny rower, a ty, haha, twój rower jest pewnie słaby. No nie, Pimpek, ja wydałem za niego robuxy, a ty masz ten darmowy. Tutaj coś nie gra. Co ty mówisz? Ten darmowy rower też jest dobry. A jest bardzo podejrzane, że tak szybko lecę tym rowerem, dlatego zamienimy teraz go na ten mega, ale tu mega słaby. I dobra, tak znowu dojedziemy do mety, ale Luczek, nie prześcigniesz mnie. Ja już jestem na 55%, zaraz będę na końcu. Naprawdę? A ja jestem na 85%. Muszę cię zmartwić, ale zaraz cię pokonam na takim mega słabym rowerze. Pipek, widzę cię. Haha, ty jesteś tutaj. Nie wiem jakim cudem, ale wiesz co, ja jestem szybciej od ciebie przecież. Naprawdę? Ty mnie teraz prześcigniesz? O nie, w życiu ci się nie uda. Szybko. A ja spadam cały czas. No nie, co się dzieje? Ten głupi rower. O tak, chyba ja wygram tą mapkę. Teraz ani razu nie zlecę i będę cię widział, jeżeli mnie prześcigniesz. No nie, nie mogę teraz użyć mojego super rowera. Muszę tym słabym przegonić Luczka, ale to będzie niemożliwe.
kurde, widzicie co tu się dzieje? Ja nie wiem jak tym rowerem można normalnie jeździć. Pipek, ty chyba sobie kupiłeś za Robuxy jakieś przyspieszenie, to ja wiem dlaczego taki szybki jesteś. Nie no, co ty, jakie przyspieszenie? Dobra, mam dosyć, szybko, zamieńmy jeszcze raz na ten super rower. I dolecimy sobie do mety w sekundę, no i to jest mega proste, ale o, Luczek też już jest na samym końcu, no nie, znowu mi się nie udało go prześcignąć i musimy szybciutko zmienić rower. Dobra, Pipek, widzę cię, ale ty jesteś słaby, dojechałeś tak późno. No co ty mówisz, prawie cię prześcignąłem, gdybym miał jeszcze jedną szansę, na pewno będę szybszy od ciebie. Możemy teraz się zmierzyć na najtrudniejszej mapce, tego na pewno nie wygrasz. Co to jest za mapa? Czemu tutaj jest tyle lawy? O, nie podoba mi się to, przecież mój słaby rower tego nie przejdzie. Haha, Pipek, i nawet jeżeli wpadniesz do niej, to przegrywasz od razu, więc powodzenia ci życzę tym głupim rowerem. Nie wierzę w to, dobra, prześcignę cię, życz mi powodzenia, szybko! Będę pierwszy, juhu, lecę dalej. No nie wierzę w to, dlaczego Luczek jest taki szybki? Ja tutaj nie przeskoczę, o, mój rower nawet nie dosięga. Dobra, wiecie co, mam dosyć, teraz zmieniam na ten najlepszy rower i nawet nie będę już udawać, że jestem nobem, ponieważ ja jestem najlepszą osobą na rowerze na świecie. O tak, Pipek, ja już jestem tak daleko, ty nawet nie wygrasz, ale chwilę, i czemu ty masz taki ekstra rower? O tak, zauważyłeś mnie? Wiesz co, tak naprawdę od początku udawałem, że jestem nobem, a tak naprawdę, widzisz mój rowerek, on jest 1000 razy szybszy od twojego. Faktycznie, wow, ile on Robuxów kosztował? 5000, to strasznie dużo, ale ciebie na to nie stać. I uwaga, przechodzę tą babkę jak najszybciej. Ty mnie chyba oszukiwałeś, to się nie liczy. O tak, i co, ale cię teraz rozwalę. Powiedziałem ci, że potrzebuję jeszcze jednej szansy, żeby cię zniszczyć. I co, teraz cię tak zniszczę? Przecież ty mnie nigdy nie dogonisz, to jest niemożliwe. Mój rower jest na to wszystko za szybki. Wow, patrz jak ja to robię. Normalnie wyskakuję i nawet nie dotykam tej podłogi. Dobra, Pipek, ja jestem już na 30%, a ty może to wygram, co nie? No co ty mówisz? Ja już jestem na 71% i prawie mam tą całą mapę skończoną. Mnie nawet nie boli, że tu jest jakaś lawa, bo jestem taki szybki. Co tu się odwala? Ej, serio, ja w ogóle nie czuję, żeby ten poziom był trudny. Pipek, to jest oszustwo, nie można tak. Co ty mówisz? Ja od początku byłem mega prosem. Tylko ja jestem najlepszy na tym rowerze. Ty nie masz takiego dobrego rowera jak ja. I uwaga, zaraz to skończyłem i jestem. Nie no, Pipek, ja już nie chcę z tobą grać. Ty jesteś największym oszustem na świecie. Sorry, Luczek, musiałem to zrobić. To było takie śmieszne.